Dzień dobry, kochani. Dzisiaj przed nami Mary z Polski, w sensie ja reagująca na Mary z Polski, bo jeszcze nie słyszałam ani razu, w sensie nigdy, nul, nada, zero. Podesłano mi dużo rzeczy, a ja sobie wybrałam z tych podesłanych 5 występów. Zaczniemy od roku 2015. Imperium moich czarnych brwi. Koncert finałowy przeglądu piosenki aktorskiej. W ogóle tak ksywa Mary z Polski. Super. Naprawdę super. Imperium moich czarnych brwi zaraz wywoła wojnę. Gęstą zarośnie stoczy skośnie. Bardzo ciekawa barwa. Jeśli nie wiesz, to ci powiem, że byle co łamie moje serce, idioto. Dobre. Czerwona szminka to zmielona świnka. Okej, ona mówi trochę inaczej. Lecz zawsze nie wiadomo, skąd te krechy. Idioto, posłuchaj, co mówię. Ale trochę dużo tych pretensji. Tego takiego płaczu w dźwięku. Imperium moich czarnych brwi i czarnej rzęs nieustający problem. Im bardziej chcę głośno, tym więcej wkłada tego płaczu. Czerwona szminka to zmielona świnka, tuszy zielone włosy spalone, lecz zawsze nie wiadomo. Wow, dobre góry. Skąd te krechy czarne, tak czarne, potężne. Ten płacz jest dobry na górze, czarne, super. Czarne jak spopielonych żuków garść, imperium krzaków zesmolonych, piekielne drzwi otwiera. Cesarzowa brwi! Wow. Czarne jak spopielonych żuków garść, imperium krzaków zesmolonych, piekielne drzwi otwiera. Dobra, te. To nie jest na siłę, znaczy to jest trochę na siłę, ale to jest efekt i to jest super. Ona jest dobra. Jest. Skąd te krechy? Występ genialny, naprawdę genialny. Teraz po angielsku coś. Here comes the sun, cover the Beatles. Gra na gitarze, ale super. 2017 rok, Muzo FM to jest. Jest dużo tego płaczu jeszcze. Przejście z śpiewania do solówki na gitarze. Super. Fajne jest. Wow! Okej, ta góra była bardzo puszczona. Teraz przechodzimy do Miło było pana poznać z koncertu Sofar w Warszawie. Uwielbiam Sofar. I całkiem przyjemnie się pan uśmiechał. Jest u niej ciasno w buzi. Dużo tego płeczu. Pana bukiet kwiatów, trzeba przyznać. Ale tylko jak śpiewa, bo jak gada, to tego nie ma. Telefon na północy, albo cisza. Nie, jak gada wysoko, to też. Chodzę jak na szpilkach. Zachody słońca, zgrabnie panuj mową dosyć. Mało buzia otwarta, bardzo specyficzne brzmienie przez to jest. Nie ma a tego. Jestem w panu zakochana. Ona był otwarty bardziej. Proszę pana, jestem w panu zakochana. Tak, na. Proszę pana, ja bardzo pana kocham. Dużo tego jest. Kocham pana.
się. O, U jest fajne. Na górze mogło być bardziej otwarte. Fajne, rejestr głowy, bardzo fajne. O 6 rano, szampana pan uwielbiał, mam tak samo. Lubię jak pan ładnie prosto w oczy ścieli. Ja lubię to, lubię to. Romantycznie, choć to zabrzmi idiotycznie, nie ukrywam, obrzydliwe myśli pan to skrywał. Wiśniowy smak, jeszcze w gardle chlupie, w głowie tupie. W głowie. Gadał wciąż o mojej. Proszę pana, jestem w panu zakochana. O, ciekawe, o, inne. Proszę pana, jestem w panu zakochana. Proszę pana, proszę. Dobra, jak ona otwiera na te końcówki A, to ten dźwięk nie jest taki skoncentrowany, tylko taki trochę rozlazły. Trochę. Okej, ciekawe przechodzenie między rejestrami, dość gwałtowne. Tak, zejście te z góry na dół było takie średniawe. A to tylko technicznie mówię, nie? Że w sensie i tutaj wchodził jej dość ostry rejestr piersiowy. Trzeba byłoby zmiękczyć trochę to, albo górę trochę bardziej skoncentrować i bardziej ją umięśnić. Chciałam dodać mięsa bardziej. Żeby nie było bo było bardzo lekkie. Taka uwaga tylko techniczna, że właśnie dużo jest zamkniętej buzi, dużo jest dźwięków poprzez zęby, robi to specyficzną barwę, bardzo specyficznie napięty głos, ale mam wrażenie, że to nie jest... nic ją tam nie boli. Jest wszystko fajnie, jak gada jest z kolei bardziej przestrzennie. Więc trochę bardziej mi się podoba. Ale to wiecie, takie moje takie quirks, bo jestem vocal coach, nie? Więc dlatego tak. Teraz idziemy do Muzo FM. Rok 2019, piosenka K. Tak się nazywa ta piosenka? K. Może. Live. Dobra. Ty lubisz swoje K, takie pielęgnujesz masz. W słowniku słów bez liku, ale K już stoi na pomniku. Usta wyginają się w bok, głowa jak kapusta. Obrosła, spadła na dno karetką. W twoim K mam karę, mam katastrofę. Lubię to poza mojej sfery, ale genialne. To jest super. No co ty? Wow! Okej. Okay. Jestem totalnie zaskoczona. W sensie naprawdę zaskoczona. I w ogóle pod wrażeniem strasznie. Wow, w ogóle czat. Nie wiem co powiedzieć. Bigotka. Live Unplugged, Mary z Polski. Za to, że nie lubisz Ciechowskiego i za dużo łykasz niebieskiego. Za to, że mówisz, że zatruty, dlatego nie zjesz zupy na łamielu swój numer. Zemsta jest słodka, jak bigotka. Zjadam ją ze smakiem, ze swoim nowym. Za to, że nosisz białe schodnie. Za ten tekst, że kocham się niemodnie. Za to, że chłodu w tobie masa. Chociaż wiesz, że jestem łasa na twojego całuszka. Za ten brak polotu w adoracji. Okay. Za to, że ty nie byłeś w durtonacji. Za to, jak wchodzi... Z opóźnieniem czaję, co właśnie słyszałam. Twojego serca! Wow, fajne! Zostań jest słodka. Ona naprawdę nie tylko bawi się dźwiękiem, bawi też się tekstem. Bardzo fajnie. Ona jest autorką tych wszystkich tekstów? To jest czat. Jak bigotka. Nie wiem, jak ten melody jest, ale... już znam. Nowym co? Chłopakiem? O co chodzi? W domyśle? Nie wiem.
O, te o też ma fajne. To jest coś, co mogą ludzie śpiewać. To jest bardzo dobry pomysł, żeby w piosenkę takie coś wpleść. Super. Dobra, to tak, co mam powiedzieć? To już powiedziałam wszystko, że bardzo mnie fascynuje zabawa tekstem i zabawa dźwiękiem. Nie tyle melodią, co po prostu rodzajem dźwięku, jaki można wydobyć nie tylko z ciała, ale też z ciała. Bardzo ciekawa zabawa też barwą głosu, jakby z tym otwarciem i zamykaniem buzi. Myślę, że to jest na tym etapie już świadome. Na początku może nie było świadome, może na początku było to po prostu, nie wiem, wyraz artystyczny albo w jakiś sposób jej sposób na śpiewanie, bo na przykład inaczej nie potrafiła może, albo nie otrzymywała takiej gęstości brzmienia, jaką chciała mieć, dlatego właśnie robiła dużo tego płaczu. I tak jej trochę zostało, teraz jest na tym poziomie, że mam wrażenie, że to jest świadome i że po prostu tak chce brzmieć. Bardzo mi się podoba i super, dzięki, że tak nalegaliście. Poznaję coraz bardziej nowych artystów i bardzo się tego cieszę, że tak mogę razem z wami to przeżywać i że wy możecie ze mną. Także super. Jakby kogoś interesowała technika śpiewu, emisja głosu, to zapraszam na grupę na Facebooku. Tam są instruktorzy z ćwiczeniami, można sobie wchodzić, pobierać pianinko, ćwiczyć w domu, szczególnie teraz podczas tego, jak mamy dużo czasu. To zapraszam. Polecam też swój Patronite, tam możecie znaleźć mini kurs, moja ulubiona rozśpiewka, albo na przykład załapać się na analizę głosu. Bardzo fajna sprawa. I zapraszam też na moją stronę gosiasacala.com. Tam jest PDF do pobrania 10 błędów, które popełniasz podczas śpiewania i na pewno jaki z nich popełniasz, więc pobierz, przeczytaj i się dowiedz, jak go zniwelować. I to tyle. Dzięki za ten wspólny czas. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Buziaczki, pa, pa!